mycie samochodów w Gruzji, mycie szyb. Następnym punktem naszej wycieczki po Gruzji była stolica kraju Tbilisi. Za wyjątkiem gruzińskich mężczyzn, których zachowanie w stosunku do europejskich kobiet przypomina raczej to, jak zachowują się mężczyźni z krajów arabskich, Tbilisi wydawało nam się bardzo europejskie, czyste, spokojne i schludne, nie tracąc jednocześnie gruzińskiego charakteru. Całą resztę możecie zobaczyć na filmie. We'll be right back.
Tutejsze katedry i budowle obronne mają niepowtarzalny charakter. Pomijając aspekt religijny, który mnie osobiście zupełnie nie interesuje, ich styl i wzornictwo jest bardzo interesujące. Thank you.
sklep z pamiątkami i podobizna Józefa Stalina. Bez komentarza. A tutaj miała miejsce awantura dwóch gruzińskich kierowców, którzy nie mają pojęcia na temat przepisów drogowych. I nie tylko w Tbilisi. Thank you.